Szanowny panie rektorze, szanowni państwo, dzisiaj będę przemawiał do państwa przełamanie polszczyzny, a więc za to z góry przepraszam. Jednak to prawdziwa przyjemność dla mnie móc przemówić do państwa w tym szczególnym miejscu, w tej szczególnej chwili. Miejsce to audytorium. Pamiętam żywo z okazji innych dramatycznych wydarzeń, które zapisały się w polskiej historii. Pamiętam tą salę z czasów pierwszej Solidarności, kiedy niemal ćwierć wieku temu toczyły się tu gorączkowe debaty. No i potem po wyborach w czerwcu 1989 roku, kiedy tu wreszcie nowi parlamentarzyści zebrali się pod wodzą Lecha Wałęsy i ich mądrego doradcy, profesora Bronisława Geremka. Na tym spotkaniu właśnie, na tej sali, kiedy dyskutowano z Napałem o tym, jaką nadać nazwę nowemu klubowi parlamentarnemu, Andrzej Wajda przyszedł się do mnie i wyszeptał: no widzi pan, oni zaraz ruszą na siebie z szablami, jak szlachta na sejmikach. Ileż miał rację. Parę lat później mieliśmy okazję oglądać znakomitego pana Tadeusza w jego reżyserii. Nadę surowy komentarz, tak to przynajmniej odebrałem, o pewnych aspektach bieżącej polskiej polityki. Otóż dziś spotkamy się tu właśnie w momencie, owszem, mniej dramatycznym, który zarazem powinien budzić, moim zdaniem, nawet więcej nadziei. Ile ogromnej nadziei, chyba łatwiej rozpoznać historykowi z zewnątrz niż komuś żyjącemu tu, wśród wszystkich polskich codziennych kłopotów. Ja przynajmniej, patrząc na ostatnie dwa stulecia, nie widzę bardziej sprzyjającego momentu dla Polski. Na wschodzie Polska ma nowych sąsiadów, więc formalnie rzecz biorąc i w sensie dyplomatycznym nie leży już między Niemcami a Rosją. Ale także w głębszym rozumieniu położenie między Niemcami i Rosją przestało być dla Polski wyznacznikiem jej geopolitycznej sytuację i tak zwanej racji stanu. Nie leży też już Polska między Wschodem i Zachodem. Cokolwiek miałby znaczyć w różnych momentach polskiej historii ta sugestywna, lecz zwodnicza formuła między Wschodem i Zachodem. Od 1 maja tego roku Polska stała się integralną częścią Zachodu, jako pełnoprawny członek Paktu Atlantyckiego i Unii Europejskiej. Lub przynajmniej tego, co nam z Zachodu pozostało. Może mówimy jednak raczej nie o Zachodzie, tyle o post-Zachód. Kiedy 25 lat temu zacząłem przyjeżdżać do Polski, opowiadałem moim nowym przyjaciołom o Anglii i oni wzdychali: daj nam Boże wasze kłopoty angielskie.
Teraz owszem, macie je. Otóż o jednym z tych kłopotów, jednym z najważniejszych, chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Wielka Brytania i Polska to dwa europejskie kraje, które w ostatnich paru latach przeżywały poważny problem, jakim był konflikt lojalności między Europą i Ameryką. Nie byliśmy w tym osamotnieni. Hiszpania i Włochy przeżywały podobne rozdarcie. Właściwie każdy europejski kraj cierpiał w mniejszym lub większym stopniu z tego powodu. Jednak nasze dwa kraje, Brytania i Polska, odczuwały ten dylemat szczególnie ostro. Głośni i wpływowi autorzy po obu stronach Atlantyku każą nam wybierać między Europą i Ameryką, a nieco konkretnie między Paryżem a Waszyngtonem. Zasłużony negocjator z Unii Europejskiej, z ramienia Polski, pan profesor Jan Kułakowski, tak opisuje nasze wspólne uczucia. Cytuję. Pytają nas, jesteś za Ameryką czy Europą? To jakby pytali, kogo wolisz, tatusia czy mamusia? A dokładnie to samo powiedziałby Tony Blair. Jednak ta właśnie blairowska odmowa wyboru była przynajmniej w oczach niektórych gaullistów utożsamiona z ściśle określonym wyborem, tym niewłaściwym. Podczas kryzysu irackiego prezydent Chirac pozwolił sobie na złośliwy komentarz. Stwierdził, że wstępujące do Unii kraje Europy Środkowo-Wschodniej okazały się pas très bien élevé, nie za dobrze wychowane. I cytuję, straciły okazję, by siedzieć cicho. Mamy więc nową wersję, sławnego powiedzonka z Wolwaku zwierzącego George'a Orwella. Ktoś na życzenie świni, imieniem, jak pamiętamy, Napoleon, namalował na szanie stodoły motto nowe. Wszyscy Europejczycy są równi, a niektórzy równiejsi. Jest dla mnie oczywiste, że wszyscy Europejczycy mają równe prawo uczestniczenia w tej debacie. Jak dawno mówiono, w Polsce nic o nas bez nas. Otóż wyprzedzając konkluzję tego wystąpienia, powiem też, że nie możemy, nie musimy i nie powinniśmy wybierać między Europą i Ameryką. To znaczy wybierać między naszą nową, starą Europą, a ta starą, nową Europa za Atlantyku. Bo jak zauważył swojego czasu szwajcarski historyk Jakob Burckhardt, pierwsza Unia Europejska były Stany Zjednoczone Ameryki. Wśród przyczyn zjawiska, o którym dzisiaj mowa, wymienić trzeba rzecz jasną misjonarski unilateralizm administracji Busha, zwłaszcza w reakcji na terrorystyczne zamachy z 11 września. Jednak warto też zauważyć inne, głębsze powody. Wraz z zakończeniem zimnej wojny Europy nie łączy już z Ameryką ewidentny wspólny wróg, jakim był Związek Radziecki i jego Armia Czerwona. Oznacza to też dramatyczną utratą przez Europę pierwszoplanowej roli w teatrze światowej polityki.
Stany Zjednoczone roszczą sobie prawo do prymatu jako nowy Rzym. Super dupa pała. Trudno to tłumaczyć na polski. Tu mam napisane super hiper mocarstwo. Nie wiem, czy to oddaje smak. Pępek Unipolar World, czyli jedno biegunowego świata. I rzeczywiście prawdopodobnie najpotężniejszy kraj w dziejach całej ludzkości. Dla licznych waszyngtońskich polityków Europa jest dziś już tylko jednym z wielu regionów politycznych. Co więcej, regionem podzielonym i źródłem sporo kłopotów. A zwłaszcza po 1 maja tego roku Europejczycy poszukają emocjonalnego spoiwa, który mogłoby złączyć rozległe polityczne wspólnoty 25 jakże odmiennych krajów. Tradycyjnie spoiwem takim był jakiś inny, the other, przeciwko któremu my moglibyśmy się samookreślić. Innego w postaci Sowietu już nie ma. Podjęto pewne próby reanimowania pierwotnego innego Europejczyków, jakim był w średniowieczu świat islamu. Próby śmieszne, a nawet samobójcze w Europie, będącej domem rosnącej 10-milionowej populacji muzułmanów. Po II wojnie światowej, po Holokoście, Europa określiła się przeciwko swojego rodzaju, jak to rzecz, wirtualnemu innemu, virtual others. To znaczy przeciwko swojej własnie niedawnej barbarzyńskiej przeszłości, wojnie, dyktatorze, ludobójstwu. Jest to moim zdaniem w dalszym ciągu bardzo istotny rodzaj autodefinicji dla Europy, zwłaszcza w świetle tego, co działało się przez ostatnie 13 lat na Bałkanach. Lecz w miarę zacieranie się wśród młodszych pokoleń pamięci o wojnie słabnie też motywacyjna i jednocząca siła zawołania nigdy więcej. Co pozostało? Ameryka. Ameryka jako jedyny inny i przeciwko któremu my, Europejczycy, możemy się wreszcie zjednoczyć. Cytuję. W sobotę, 15 lutego, narodził się na ulicach nowy naród. To naród europejski. Taki wniosek wyciągał były francuski minister finansów Dominique Strauss-Kahn z faktu odbycia się tego dnia w całej Europie jednoczesnych demonstracji przeciwko planom administracji Busha. Chodzi oczywiście o wojnę z Irakiem. Otóż pisze Strauss-Kahn, że oczywiście ci ludzie mieli już świadomość, że żyją w Europie. Ale to było coś więcej. Cytuję znów. Narodziny europejskiego narodu. Pisze, na jednym kontynencie, jednego dnia, z jednej i tej samej przyczyny ludzie powstali. Nagle zrozumieliśmy, że jesteśmy jednym ludem. Przekonaliśmy się też, według Strauss-Kahna, że Europejczyków łączy wspólny pogląd na to, jak powinien być urządzony świat, pogląd różniący się bardzo od jednostronnych decyzji podejmowanych w gabinecie owalnym zamiast wspólnych decyzji podejmowanych w ramach instytucji międzynarodowych. Dominique Strauss-Kahn kierował wówczas na zaproszenie przewodniczącego Komisji Europejskiej obradamy tak zwanej
okrągłego stołu, przy którym wybitni Europejczycy poszukiwali nowej koncepcji lub, jak sam napisał Strauss Kahn, mitu Europy jutra. Otóż latem zeszłego roku wiele europejskich gazet opublikowało apel Jacques'a Derrida i Jürgena Habermasa, dwóch może najsławniejszych żyjących europejskich filozofów, wyzwających do odrodzenia Europy. Tekst autorstwa Habermasa zaczynała się od retorycznego zestawienia dwóch niedawnych wydarzeń. Pierwszym było opublikowanie w różnych gazetach, w tym myślę Gazetę Wyborcza, listu 8 proatlantyckich przywódców europejskich, a jak pisze Habermas, cytuję, prowojennie rządy Europy. Drugie wydarzenie miało miejsce właśnie ten 15 lutego ubiegłego roku, czyli demonstracje przeciwko wojnie w Iraku. Habermas twierdzi, że 15 lutego mógł stać się katalizatorem procesu tworzenia się europejskiej tożsamości, jeżeli chcemy. Możemy według Habermasa ukształtować tę tożsamość świadomie, czyniąc naszymi pewne składowe historyczne tradycji, a odrzucając inne. W dalszym ciągu Habermas wyliczył 6 cech składające się na europejską tożsamość. Po pierwsze, rozdział religii od państwa. Cytuję. W naszym obszarze geograficznym trudno wyobrazić sobie prezydenta zaczynającego dzień od publicznej modlitwy. Po drugie, wiara w formacyjną siłę państwa korygującego błędy rynku. Po trzecie, system partyjny, który się przeciwstawia, jak pisze Habermas, socjopatologicznym skutkom kapitalistycznej modernizacji. Po czwarte, dziedzictwo ruchu robotniczego i jego chrześcijańskiego socjalnych tradycji, jakim jest etos solidarności i uporczywe domaganie się większej sprawiedliwości społecznej. Po piąte, nadal wymieniam składowy europejskiej tożsamości według Habermasa, jest to wrażliwość moralna wynikająca z pamięci 20 wiecznych totalitaryzmów i Holokaustu, który się pojawia według Habermasa, cytuję, między innymi w rezygnacji z kary śmierci, traktowanej jako warunek przystąpienia do Rady Europy i Unii Europejskiej. Wreszcie po szósty sposób, w jaki Europa przezwyciężyła swoją wojenną przeszłość, krocząc drogą ponadnarodowej współpracy, wzmocnił przekonanie Europejczyków, że również na szczeblu globalnym ucywilizowanie stosowanie siły przez państwa wymaga wzajemnego ograniczenia swej suwerenności. Mając w pamięci wzrost i upadek imperiów, mogą żywić dziś Europejczycy, cytuję, kantowską nadzieję na swojego rodzaju światową politykę wewnętrzną. A więc Habermas jako filozof, a Strauss-Kahn jako polityk przekonują, że po pierwsze Europa jest inna od Stanów Zjednoczonych, że po drugie w tej swojej inności jest zwykle lepsza od Stanów Zjednoczonych i po trzecie, że jej tożsamość może i powinna być zbudowana na owych różnicach czy przewadze.
Europa to, mówiąc krótko, jako nie Ameryka. Takie argumenty za Europą jako nie Ameryką słychać na każdym kroku w Paryżu, ale też w apelach takich brytyjskich autorów jak Will Hutton, pragnący, by Wielka Brytania, cytuję, wybrała Europę. Jeszcze przed objęciem władzy przez George'a W. Busha poważny i szanowny niemiecki dziennikarz Klaus Koch nakłania Europę, by zrozumiała, cytuję, konieczność uznania amerykańskiego imperium za wroga. Konieczność uznania amerykańskiego imperium za wroga. Tak Klaus Koch. Subtelniejsi zwolennicy koncepcji nie Ameryki, jak Habermas, nie negują istnienie szeroko pojętego Zachodu. Ale jak powiada słynny dialektyk niemieckiej polityki zagranicznej Egon Bahr, są dwa Zachody. Europejski Zachód i amerykański Zachód. Co osobliwe, lecz i znamienne, do umocnienia kształtującego się wizerunku własnego Europy walnie przyczyniła się sama Ameryka. Zdaniem Roberta Kagana, Amerykanie żyją nadal w anarchicznym świecie hobbesowskim, gdzie poszczególne narody muszą odwoływać się do siły militarnej. Zaś Europa wkracza do świata, cytuję, praw, reguł i międzynarodowych negocjacji, posthistorycznego raju, w którym panuje pokój i względny dobrobyt, świata będącego spełnieniem kantowskiego ideału wiecznego pokoju. Koncepcja znana odtąd jako teza Kagana pojawiła się bardzo na czasie, w chwili, gdzie Ameryka szykowała się do wojny z Irakiem i spotkała się z szerokim odzewem w Europie, zwłaszcza na lewicy. Tak, wołały zachwyceni Europejczycy, tym właśnie jesteśmy, uczniami Kanta. Fakt, że opinia ta pochodziła od reprezentanta amerykańskiej prawicy, ba, członka legendarnej, demonizowanej koterii neokonserwatystów, zdwoi jej oddziaływania. To jakby diabł dawał certyfikaty anielskości Europejczyków. Europejczycy zaczepnęli od Amerykanów dwie najważniejsze koncepcje polityczne postzimnowojennego świata. Mam na myśli koniec historii Francisa Fukuyamy i starcie czy zderzenie cywilizacji Samuela Huntingtona. Lecz tu stało się coś więcej. Oto Europejczycy otrzymali własną wizję samych siebie. Zwrócono im przez Amerykanów przerysowanym wydaniu. Pochodzimy z różnych planet, mówi Kagan. Amerykanie są z Marsa. A musi to być przecież prawda, skoro mówi to nam Amerykanin. Lecz to oczywista nieprawda. Przyjrzyjmy się teraz uważnie czterem głównym tezom szkoły myślenia politycznego, którą nazywam eurogaulistowska. Po pierwsze, że wewnętrzne rozwiązania gospodarcze, społeczne i polityczne Europy są inne i generalnie lepsze niż w USA. Po drugie, że Europejczycy mają inne i generalnie lepsze podejście w zakresie stosunków międzynarodowych. Po trzecie, że Europa ma własne interesy różniące się fundamentalnie od amerykańskich i
że powinna je określić i realizować. I wreszcie, że byłoby dobrze dla świata, a zwłaszcza dla samej Europy, gdyby Unia Europejska stała się, cytuję, naprawdę wielką światową potęgą, jak umiał to Romano Prodi, przemawiając z okazji rozszerzenia Unii. Naprawdę wielka światowa potęga to taka, która mogłaby, jak rozumiemy, dorównać Stanom Zjednoczonym, a nawet z nimi rywalizować. Zaczniemy od początku społecznego i politycznego. Europą i Ameryką dzielą wyraźne, poważne różnice. Jak mogłoby być inaczej? Najistotniejsze z nich organizują się wokół sześciu kwestii. Religii, roli państwa, kwestie nierówności społecznych, ochrony środowiska, suwerenności państwowej i wreszcie posiadanie broni i kary śmierci za jej użycie. Amerykanie jako zbiorowość są znacznie bardziej religijni od Europejczyków. 58% Amerykanów twierdzi, że tylko wierzący w Boga może być człowiekiem moralnym. 4 na 5 wierzy w życiu pozagrobowy, a co trzeci uważa, że Biblia to Słowo Boże, dosłowna prawda. Pod tym względem Ameryka jest wyjątkiem na skalę światową, jedynym właściwie krajem narazem bogatym i religijnym.